Hej, cześć moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale sponsorowanym na tym kanale, w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Na samym wstępie chciałem z góry podziękować każdej osobie, która już w tym momencie zostawi pod tym filmem pozytywną ocenę. Aktywność pod materiałami sponsorowanymi jest niezwykle ważna. Dzięki niej mam okazję nagrywać ponownie sponsorowane filmy i kontynuować współpracę, co niezwykle pomaga w rozwijaniu się mojego kanału. Także jeszcze raz. Z góry dziękuję. Jeżeli wy macie ochotę zacząć swoją przygodę z Grom Shakes and Widget, aktualnie naprawdę dużo gram na serwerze W59. Link do rejestracji znajdziecie w opisie. Jeżeli macie ochotę, to zachęcam. Tymczasem, co? Nie zamierzam przedłużać. Przejdźmy sobie do gry. A dzisiaj mam naprawdę dużo do zrobienia. No i mając na myśli, że mam naprawdę dużo, słuchajcie, mam naprawdę, naprawdę dużo do zrobienia. Widzicie ten ekwipunek, te wszystkie itemy? Dzisiaj wymienimy sobie praktycznie cały mój aktualny ekwipunek na nowy. Zacznijmy od broni, zobaczcie, moja aktualna broń ma 999 obrażeń, ta ma 1035 średnie obrażenia, dodaje inteligencji, wytrzymałości i szczęścia, niekoniecznie przy tym aż tak wzrosną mi obrażenia, bo zobaczcie, że ta broń, którą teraz mam, dodaje mi więcej inteligencji, więc no jestem bardzo ciekaw jak to tu będzie, zobaczmy teraz... Teraz mam 728 tysięcy, 662 tysiące i wrzućmy teraz najmocniejszy klejnot, jaki mam. On dodaje 180, 181 wszystkich cech i dostaje jeszcze razy 2, bo to jest na broń. Dalej mamy odrobinę mniej obrażeń, ale jeszcze w gabinecie magii możemy sobie tę broń zaczarować i dzięki temu otrzymamy plus 5% do Obrażeń. Dodatkowo zaczarujmy sobie wszystko, chociaż może bez sensu, że to zrobiłem teraz, bo przecież, e, przecież zaraz będę zmieniał te przedmioty. Więc rzuciłem czar na, na przedmiot, chociaż zaraz go będę zmieniał i znowu będę musiał na nowo ten czar rzucać. Słuchajcie, aktualnie trwa event. Event, który nazywa się Elevator. Osoby, które grałem trochę dłużej w Shakespeare, mniej więcej wiedzą na czym to polega. E, jest to bardzo fajny event. Event nastawiony na granie w Gildi. Generalnie w dużym skrócie wbijacie sobie coraz to wyższe, a właściwie coraz to niższe poziomy windy, bo winda jedzie jakby w dół, tak? Elevator, jakby winda do piekła, tak? Więc ona jedzie de facto w dół, więc jeżdżacie sobie coraz niżej, pokonując y, określonych tutaj przeciwników. Ehm, przeciwników możecie podjąć walkę z przeciwnikiem, jeżeli macie tiketa. Tikety odnawiają się tak jak widzicie, tutaj macie napisane, za ile jaki się odnowi. Często jest tak, że po pokonaniu przeciwnika i tak odzysku, odzyskujecie tiket, więc powiedzmy, że nie ma tu jakichś większych problemów. Kraina przekrętów ze wszystkich stron docierają do ciebie fantastyczne obietnice i powoli rozbiewają się wszelkie twoje obawy. No nie brzmi to zbyt obiecująco. I generalnie każda gildia za walkę w Torze zdobywa po prostu punkty. Poza tym, że wy prywatnie otrzymujecie jakieś nagrody, to działacie również na. na działacie właśnie na. W imieniu waszej gildii, i tak jak widzicie, za każdą walkę otrzymujecie coś takiego jak piekielne żetony. No i w zależności od tego, które miejsce zajmie wasza gildia, tak, e, tak naprawdę e, takie nagrody finalnie otrzymacie. E, gdzie to jest rankingi gildyjne? My aktualnie jesteśmy na 32 miejscu i za, e, za, za ten przedział, akurat levelowy, dostaniemy e, jeden taki specjalny kryształ, trochę materiałów i 4,6 miliona golda. Całkiem spoko całkiem spoko nagrody. Ale dobra, wróćmy sobie myślami do mojego ekwipunku, bo naprawdę wszystko wymaga zmiany. Wszystko wymaga zmiany. Wszystkie temy, jakie kupiłem, są znacznie lepsze od tych moich na ten moment, więc spodziewam się, że dzisiaj progres będzie... Kolosalny, słuchajcie. Wymieniam, oczywiście, wrzucam nowe kryształy, które wszystkie. A jeszcze kamień, okej, okay, jeszcze, znaczy jeszcze pierścień. Wszystkie dodają wszystkich cech dziwnie to brzmi, ale, ale tak to mniej więcej funkcjonuje. Brakuje mi jeszcze jednego, to może zaraz go sobie wykopiemy. 28, no nic przebolejemy. 196, OK. 196 całkiem sporo, 196 wszystkich cech dodaję, dodatkowo mam 46 milionów, więc wydam to sobie w trening i będziemy robili zaraz lochy i myślę, że w tych lochach jestem w stanie zrobić naprawdę sporo. Zaraz się przekonamy, ale mam takie przeczucie, że mogę być w stanie zrobić naprawdę całkiem sporo, zwłaszcza po tym olbrzymim buście do statystyk, jaki sobie teraz zafunduję, bo przecież, e, tak jak mówię, no wydaje 46 milionów na te statystyki, zobaczcie, więc naprawdę trochę sobie golda chcę jeszcze zostawić. E, o, tu mamy nowy klucz. A no tak, zdobyłem jakiś nowy kluczyk w strefie mroku, tak, zobaczmy, co my tu mamy. Szczur ściekowy. No oczywiście, że daliśmy radę. Po, po zmianie temów raczej e, mało co nas tutaj powinno zaskoczyć. Generalnie powinienem jeszcze, ja zaraz nie będę miał miejsca w ekwipunku. E, powinien, o, to jest namaga i paladyna, tak? Okej, okay. dobra, to jest lepsze niż to co mam. To natomiast, to generalnie też jest lepsze. Powiedziałbym, że też jest lepsze od tego co mam. E, chciałbym jeszcze wrzucić do toalety te przedmioty. W sumie wszystkie, dlaczego nie. Aha, okej, okay, tego, tego nie mogę. Okej, okay, bo już wrzuciłem. Spoko. Ciebie nie wrzuciłem. Aha, aury już więcej nie dostaję, bo już wrzuciłem jeden przedmiot. No dobrze. Dobrze, no to już, już nie wrzucam. Najlepiej jeden przedmiot dziennie wrzucać, bo wtedy. Okej, okay, no te buty są lepsze, bo mają kamień w tym momencie. E, to jest dla maga. O, zbroja dla maga. Super. Akurat potrzebuję. E, 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 e. O, wyposaż pomocników w same artefakty. Oni mają same artefakty? Ty no bez kitu, oni mają same artefakty. No ale dobra, wróćmy sobie myślami do lochów, bo myślę, że jest tutaj co zrobić. Z tym sobie raczej nie poradzę, chociaż 16 milionów, nie no, ale on jest... On jest akurat całkiem moca, mocarny. Myślę, że prędzej tutaj, z licho piekielne. No właśnie, że tu będę w stanie coś zrobić. Może z tym... Na wróżek Henryk też. <laughs> Zobaczymy, czy z wróżkiem Henrykiem nam się uda. O, udało się. 224 poziom. Karuzela z idolami jest odblokowana. No, niestety, Karuzela z idolami akurat e, zawiera innych youtuberów, którzy są mega mocni, tak jak możecie zobaczyć. E, no, niestety nie jestem w stanie mu nic tutaj zrobić, także. No cóż, jest jak jest. Zobaczmy te dwa nowe itemy, które zdobyłem. E, to jest delikatnie lepsze od tego, co mam. Myślę, że nie ma to aż takiego znaczenia. Wrzucę to może do kociołka. Dostanę za to dzięki temu całkiem sporo golda. E, tutaj mamy. Dla MAGA taką czapeczkę? Inteligencja, wytrzymałość no to jest zdecydowanie dla MAGA. Wygląda jak dla MAGA, ale jest dla zwiadowcy zabójcy i druida. Okej, okay. dziwne. <laughs> Naprawdę dziwne. Zręczność, inteligen... Zręczność, wytrzymałość, szczęście. No to, to wygląda jak coś dla zwiadowcy, więc weźmy, dajmy to zwiadowcy. E, wszystkie przedmioty, które już były w toalecie, jak najbardziej mogę rozmontować, bo w sumie do niczego innego mi się nie przydadzą w tym momencie. Także może je sobie rozmontujmy. Czekajcie, bo inteligencja... No to jest zdecydowanie lepsze od tego, co mam. I okay, to sobie rozmontujemy. Taki pierścień też jest chyba lepszy. Rozmontowujemy przedmioty, żeby mieć z tego materiały. Materiały, które przydadzą nam się do ulepszania chociażby naszej broni. Dobra, bo mogę tutaj dalej y, trochę polecieć, tak mi się wydaje. Dymik Majciarz. Okej, okay. dziwne nazwy, ale już nam się udało. Kołek van Helsing. Oj, tu ciężko, co? Z nim będzie ciężko. Co mi spadło z tamtego? Chyba te buty. A, ja i tak do butów na razie nie mam kryształu. A, to spoko. To na razie wymienię sobie te buty za buty bez kryształu, bo i tak nie mam ten, i tak nie mam kryształku na razie żadnego, więc mógłbym wykopać, a na razie nie będę kopał, bo może niedługo znajdę coś lepszego, więc też nie ma co specjalnie. Chociaż z drugiej strony mógłbym dać kryształ, to miałbym większą szansę, że pokonam tego przeciwnika tutaj, ale myślę, że może damy radę, może nie, jednak idzie bardzo ciężko. Moglibyśmy spróbować tutaj na ciebie. Nie no, generalnie to jest taki moment, że ja prawdopodobnie sobie z niczym tu nie dam rady, może z tym? Zobaczcie, to ma niby tylko dwusetny poziom, nie? Kapelusz gadki, oczywiście kapelusik z Harego Pottera. No niestety, z tym smokiem może, może by to... Najbliżej jest tego smoka. O, udało się, siadło, super. Okej. Okay. Jejku, te gwiazdki na górze tego artu. Kojarzą mi się bardzo mocno, kiedyś grałem w Yu-Gi-Oh! W karciankę, nie wiem czy graliście w karty Yu-Gi-Oh! Totalnie z tym mi się to kojarzy. Z, z Yu-Gi-Oh, właśnie. O, trochę gierka zwolniła, widzę. Nie, no ale jestem w stanie, tak połowę jestem w stanie zbić, więc tragedii nie ma. Dobrze, w strefie światła to powiedzmy, że na razie tyle. Tutaj mamy, o, idealnie. Portal zrobiliśmy, plus 1% do punktów życia dostaliśmy. Następna walka z Królową Śniegu. No, Barbarzyńca zadał około 3 milionów, 4 milionów obrażeń. Max zadał powiedzmy, że podobnie. E, no tutaj zwiadowca z 2-3 miliony. No i my, my na pewno damy radę. E, mamy bardzo dobre statystyki. Niewychowane Bachory, Pomiń. To generalnie jest taka sytuacja, że ja podejrzewam, że będziemy wygrywali na luzie. Większość pojedynków. E, mamy zbroję dla, dla zwiadowcy. Spoko. To jest raczej coś, co by się magowi przydało, broń dla zwiadowcy. Większy damage. Okej, okay. i tak jest większy damage, bo tu jest kryształ 224 do zręczności. Tutaj nie ma miejsca w ogóle na kryształ, więc myślałem, że może ten łuk będzie miał mniejsze obrażenia właśnie przez to, że dodaje mniej zręczności, bo zręczność dla zwiadowcy e, liczy się jakby jako obrażenia, ale jednak nie. Myślę, że tu mogę też dużo zrobić. Tu nie wypadają itemy, tylko dostajemy expa i golda, więc to jest całkiem spoko, bo w sumie mogę po prostu znaczy, wypadają zwykłe i tak jak widzieliście. Ojeku, ale tu mamy progres. Ale tu mamy progres. Ja tu wbiję 227. Myślę, że lekko. No, zdecydowanie 227. A ja mogę cały czas jeszcze lecieć, nie? Zobaczcie one. O! Koziutek. Morderczy zając. Ołowiany weteran. Już mam pierwsze kłopoty, ale idziemy dalej. Idziemy po swoje. Gól nocny. Widziałem tam milion HP przez chwilę. Dobra, siadł. Zielony T-Rex siadło. Okej, okay, nie mam miejsca. E, zwykłe przedmioty sprzedajemy. Inteligencja. Czyli mamy znowu coś, co mogłoby się przydać nam na maga. E, no, ale jest dla zwiadowcy, zabójcy i druida. Więc jest to przedmiot, który musiałbym wrzucić do toalety. Żeby mu się statystyki przerolowały. Za to to... Jest jak najbardziej spoko, wymieniliśmy tak samo wyglądający item na tak samo wyglądający item, ale dodaję jednak lepszych statystyk. Ja na pewno będę musiał sobie przejrzeć jeszcze te itemy na spokojnie, nie na odcinku. Dobra, z tym Teslarem daliśmy sobie radę, ze Skorpionem, no może być ciężej, ale daliśmy radę. Lawopluj, a Lawopluj łatwiutko widzę. Nie no, łatwo na razie idzie, na razie idzie mega łatwo. Króliczek Wielkanocny, przecież to Mikołaj, co to miało być? Trochę creepy. Rybzor. Dobra, wąż rozprówacz. Alicja w krainie marów. ok, Dziwna sprawa. Mamy. Naprawdę niezły, no, naprawdę nieźle lecimy teraz. Też dużo golda sobie odzyskałem. Jest teraz fajny event w ogóle w weekend. E, tak naprawdę jest też elevator, jest event pod golda, więc jest naprawdę dużo... Dużo można sprogresować. Także też jeżeli chcecie dołączyć do gry, to polecam w tym, momen w tym momencie, bo po prostu e, można naprawdę sporo sobie sprogresować. O, tego szczęścia, szansa na cios krytyczny, i tak mam 50%, bardzo fajnie. Czekajcie, miałem cały czas 50%? Tak, cały czas miałem 50%. No ale ciężko, tu nie przeklikamy tego typa, bo ciągle tak liczyłem, że może się uda. Dobra, lecimy tutaj, no niestety z tym sobie nie damy rady. E, Strefa mroku. Tu możemy coś zrobić na pewno, ale też nie chcę za dużo tu sprogresować, bo nie będę miał miejsca zaraz w plecaku. Właśnie już powoli nie mam. Inteligencja, tak? Czyli to jest de facto coś, co mogłoby pasować na maga. Eee, zwiadowca, zabójca... No nie, jest to jakieś super. Mamy lepsze na pewno. Dobra, zbrojownia w takim razie. Cyk. Rzeczy ze strefy mroku nie możecie umieścić w toalecie, więc... Więc wszystkie te przedmioty, które powiedzmy nie są w żaden sposób lepsze i już nie mogę ich umieścić w toalecie, to rozmontowuję. Nie wiem, czy to dobrze, ale no tak robię. Dzięki temu mamy trochę miejsca. Dobra, myślę, że możemy poklikać jeszcze odrobinę elevator, bo wydaje mi się, że jak najbardziej jestem w stanie tutaj... O, w ogóle był ten sam typek, którego mieliśmy na lochach, tylko że... Tylko że wściekła skrzynka, co to jest? Robert Marketingowiec. Fajny jest ten elevator, powiem wam, to jest naprawdę fajna sprawa, tylko no mój, te tikety, macie tak powiedzmy 15 walk, tikety się odnawiają 1 na chyba 30 minut, ale też za walki często dostajecie tikety, więc też jest tak, że, że powiedzmy nie jest z tym aż tak ciężko. Oj, wściekła skrzynka, dobra, udało się, o, zjechałem na jakiś niższy poziom, tu mamy jakiegoś tego, rosiczkę leśną, no ale nie, nie podejdę tutaj, czekajcie, czy ja mam... 101, 101 piętro to jest rekord, i czy to jest najlepszy wynik? To nie jest najlepszy wynik. W gildii tu jest gościu, ma 105. Ok, spoko. Odbieramy nagrody. Sporo materiałów też jest do twierdzy, i tak dalej, To też jest mega spoko. Możemy zawalczyć, poszukać jakiegoś przeciwnika. Generalnie w twierdzy często robi się tak, że szukacie przeciwników, którzy mają naj. E, którzy w ogóle nie mają żadnej defensywy, najlepiej, żebyście mogli wysłać jednego żołnierza. I żeby, żebyście mogli zgarnąć materiały, to jest generalnie ok. Tu mamy 0, jeżeli wygramy walkę. Tu mamy niewiele, ale powiedzmy, że mogę się skusić. E, tu mamy niewiele, ale powiedzmy, że też mogę się skusić. Mm -hmm, tutaj. Tak, jak widzicie, ten pasek mówi, tak sobie nie poradzimy. No mniej więcej mówi jak o wyniku walki. Tu sobie tak nie poradzimy. Dobra, ale mamy bardzo dużo materiału, więc atakuję. Czasami jak, czasami wysyłam więcej niż jednego, jeżeli powiedzmy jest dużo materiałów do wygrania. Oj, tam było po, po 50 tysięcy, nie wiem czy widzieliście, no było całkiem sporo. Tutaj niedużo, ale lepszy ryc niż nic. No, lecimy ze wszystkimi tu i rekrutujemy. Ulepszenia, myślę, że mogę ulepszyć. Aha, okej, okay, nie, mo nie mogę już ulepszyć, spoko. E, dobra, e, tajny magazyn. Czekajcie, a gdybym ja wyjął pieniążki z tajnego magazynu, czy ja mógłbym ulepszyć twierdzę albo salę rycerską? Potrzebuję twierdzy na wyższy poziom. Okej, okay. to jeszcze chyba nie tajny magazyn. No, nie miałbym. Niestety nie miałbym wystarczająco. No nic moi drodzy, ode mnie na dzisiaj to tyle, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, jeżeli tak, pamiętajcie o pozostawieniu pozytywnej oceny, jeżeli macie ochotę zacząć grę, zacząć swoją przygodę, link do rejestracji znajdziecie w opisie, ja gorąco do tego zachęcam, do następnego, trzymajcie ciepło.